Słyszymy, że Polska ma obecnie kłopoty z demokracją. I ja bym się z tym mógł zgodzić. Polska ma poważne kłopoty z demokracją. Mieliśmy bardzo niedawno wybory i otóż wynik tych wyborów został zakwestionowany. No, trudno sobie wyobrazić bardziej ostentacyjnie naruszanie reguł demokracji. Został zakwestionowany zarówno w Polsce, przez tych, którzy przegrali, yy, przez wszystkie środowiska tworzące establishment, który de facto rządził Polską przez ostatnie 25 lat, ale została ta demokracja i te polskie wybory demokratyczne zakwestionowane przez dominujące środowiska Unii Europejskiej. No i to świadczy, że mamy rzeczywiście problemy z demokracją. Ja zwracam uwagę, że jeszcze właściwie przed wyborami czytaliśmy, że jak niewłaściwie Polacy wybiorą i słyszeliśmy, no to już będzie kłopot. No i rozpoczął się, rozpoczął się roz, rozpoczęła się nagonka, która teraz przybrała charakter nieomal zimnej wojny domowej, która została przerzucona co więcej na skalę międzynarodową. Pytanie powtarzane wielokrotnie: czy Unia Europejska ma największe problemy z Polską? I co to znaczy, że ma problemy z Polską? Czy nie ma problemów podstawowych z demokracją u siebie? Czy nie ma problemów z uchodźcami? Czy nie ma problemu z tym, że napięcia wewnętrzne narastają i się objawiają choćby tym, że jeden z najważniejszych krajów Unii Europejskiej, Wielka Brytania, zastanawia się nad wyjściem? Czy nie ma problemów, które w tej chwili są generowane przez taką coraz bardziej ostentacyjną? postawę Niemiec, które właściwie bez osłonek zaczynają rządzić Europą. No, czy w związku z tym ma się nachylać nad Polską i mówić o tym, że są naruszone zasady demokracji? Bo co? Bo zostały zmienione władze w telewizji publicznej. Telewizji publicznej, która była tak jednostronna, że bardziej sobie wyobrazić jej nie można. Więc oczywiście wiemy, że nie o to chodzi. Problem z Trybunałem Konstytucyjnym to jest osobny problem, o którym warto by się zastanowić. Wielokrotnie zastanawiamy się nad tym, ale zwróćmy uwagę, że ten tak zwany zamach PiSu na Trybunał polega na tym, że troszeczkę zrównoważyć usiłowała partia rządząca skład Trybunału. Trybunału, który usiłuje działać jak trzecia izba parlamentu i de facto blokować władzę ustawodawczą. Mówi się, że narusza się trójpodział władzy. No, narusza go najbardziej trybunał konstytucyjny dotychczas, kiedy usiłuje tak ostentacyjnie ingerować w władzę ustawodawczą. Zwróćcie uwagę, co to jest trójpodział władzy. To jest to, że władza sądownicza zajmuje się egzekwowaniem prawa, karaniem ludzi, którzy naraszają instytucji, pilnowaniem jego litery, ale nie przecież zastępowania instytucji ustawodawczych parlamentu, a tak to w tej chwili wygląda w Polsce. Wracam jeszcze raz więc do podstawowej pytania. Problem z demokracją mamy, kiedy próby przywrócenia demokracji i jej egzekwowania wyroków demokracji, czyli wyborów ludzi, usiłuje się kwestionować. Bo, proszę Państwa, myśmy mieli problemy z demokracją 25 lat. 25 lat, czy właściwie 26 lat, mieliśmy oligarchię, czyli rządy nielicznych w swoim interesie, które zachowywały procedury demokratyczne, ale właśnie procedury tylko, które usiłowano sprawdzić do czysto formalnego kształtu, że tylko określeni mieli zostać wybrani. I teraz, kiedy zostali wybrani nie ci, którzy powinni, wzbudziło to wielkie oburzenie. A więc my w tej chwili musimy przywrócić demokrację, a problem mamy taki, że ktoś wewnątrz kraju i na zewnątrz usiłuje nam w tym przeszkodzić.